Wydarzenia kulturalne komentować będą Franciszek Starowiejski i Leszek Michał Żegalski, Małgorzata Gąsiorowska, Stanisław Tym. Leszek Michał Żegalski reprezentuje typ malarstwa zwany neorealizmem egzystencjalnym. Malarstwo to charakteryzuje uduchowienie materii, penetracja wyższych rejonów rzeczywistości, przekraczanie granic realności. W przytłumionym kolorycie i w ostrym kontraście światła i cienia Leszek Żegalski ukazuje piękno tego świata widziane poprzez brud. Obraz jest bardziej rzeczywisty, gdy jest zrobiony z elementów rzeczywistości. Robert Rauschenberg, malarz amerykański. Nie te nudy, które są po zachętach, nie zachętach. Wreszcie kawałek pięknej materii malarskiej się widzi. Żywego oglądania świata, ostrego oka, pewnego rysunku. Tych wszystkich rzeczy, które cechują malarstwo. Szkoda, że ty cały czas jednak po świecie siedzisz. No ale teraz już jednak będę również powinieneś, tu. Powinieneś siedzieć w Polsce. Tu są teraz pieniądze. I tu powinieneś być najdroższym polskim malarzem na terenie Polski. Znaczy cały czas namawiałeś mnie, pamiętam, od iluś tam lat do tego. Jak gdyby to jest zaczątkiem tego, jakiegoś tego powrotu na stałe. Nie całkowicie, tak, ale będę cały czas... w prestiżowych miejscach wystawy. Musisz twoje nazwisko stać się nazwiskiem obiegowym. Funkcjonującym, ale wiesz, tak. Dlatego jest potrzebne. Są malarze, którzy mogą się schować pod ziemię, gdzieś tam robić. Ty jesteś malarzem, który potrzebuje wielkiej publiki. To są różne typy ludzi, ja też potrzebuję publiki. Masz rację, no to jest tak jak u ciebie, nie? Jest to inny rodzaj przekazu, nieco, ale te same potrzeby. Ale musisz zostać, no musisz zostać w kraju, no musisz zostać i robić ważne zdarzenia. Marzę o jednej rzeczy, wiesz co? No. Żebyś ty namalował tą wielką ścianę w Sejmie. Znaczy moim marzeniem jest w ogóle, wiesz, zrealizowanie jakiegoś ogromnego, nie wiem, plafonu w teatrze, nie czy plafon, jakiejś ściany, czy ta nie ściana wiem, w Sejmie, nie. Gdzie ci posłowie patrzą na byle jak powieszoną flagę i tam gdybyś się na tej ogromnej ścianie zaistniał. Praca na pół roku, najbogatsi sponsorzy ci powinni finansować. No, wiesz, nie wiem, czy oni mi wtedy coś uchwalili, wiesz, cokolwiek. Słuchaj, jak tego będzie dużo, to dla wszystkich wystarczy. No, być może. A z tą obrzydliwą, bo byle jak powieszono flagą na byle jakiej ścianie, mogą tylko byle jakie rzeczy uchwalać.